Mamy dany wykres pewnej funkcji, tutaj na zielono narysowany, i w tym filmie zajmiemy się minimami i maksimami tej funkcji. Czyli powiedzmy, że ta funkcja jest określona na jakimś przedziale, powiedzmy od a do b. No i akurat w tym przykładzie a jest równe 0, ale nie ma to większego znaczenia. Mogłoby być równie dobrze jakąś inną liczbą. No i teraz zastanówmy się, gdzie ta funkcja ma maksimum, a gdzie ma minimum. No odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Widzimy, że największą wartość ta funkcja przyjmuje tutaj na lewym końcu swojej dziedziny, no i ta największa wartość jest równa po prostu f od a. Najmniejszą wartość przyjmuje na prawym końcu tego przedziału, na którym jest określona, no i ta najmniejsza wartość wynosi po prostu f od b. No i to jest globalne maksimum tej funkcji, to jest globalne minimum. No, ale teraz zauważmy, że oprócz tych dwóch punktów, które tu zaznaczyłem, są jeszcze dwa inne ciekawe punkty na wykresie tej funkcji. Jednym z nich będzie ten punkt. W tym punkcie, w jakim sensie, ta funkcja również osiąga maksimum. Bo jeżeli popatrzymy tylko na otoczenie tego punktu, no to to jest trochę tak, jakbyśmy znaleźli się na szczycie takiego pagórka. Co prawda, gdzieś tam są wyższe pagórki od tego, ale jak stoimy tutaj, na, na szczycie tego pagórka. No, to tutaj w bliskiej okolicy wszystko jest niżej niż, niż my się znajdujemy. Znaczy, jak pójdziemy w prawo lub w lewo, no to będziemy mieli mniejsze wartości funkcji. Czyli inaczej mówiąc, ten punkt tutaj to jest pewne lokalne maksimum. Oznaczmy sobie argument tutaj jako C. No i taki punkt nazywamy właśnie maksimum lokalnym. To jest maksimum lokalne. I to jest pojęcie, które już w kilku filmach z rachunku różniczkowego się pojawiło, ale bez takiej formalnej definicji. Więc teraz sobie napiszemy tę formalną definicję wreszcie. No bo myślę, że intuicyjnie dosyć dobrze rozumiecie, co to znaczy, to jest lokalne maksimum. Że jak się ograniczymy do pewnego otoczenia tego punktu C, no to w tym otoczeniu wartości funkcji są zawsze mniejsze niż wartość w punkcie C. No więc tak sobie zdefiniujemy to maksimum lokalne. Czyli powiemy, że ta wartość. W tym punkcie to jest po prostu F od C. Jest maksymalna, czyli ta wartość F od C jest maksimum lokalnym. Jest maksimum lokalnym. Jeżeli co? Jeżeli dla każdego, dla każdego X. -a w otoczeniu tego punktu, jak zapisać otoczenie tego punktu? Może napiszę to w nowej linijce. Dla każdego x należącego do otoczenia tego punktu C, czyli weźmy sobie C odjąć jakiś epsilon i C dodać jakiś epsilon. Dla każdego takiego x, gdzie epsilon jest pewną liczbą dodatnią. Czyli bierzemy taki przedział wokół tego punktu C, no którego końce są oddalone od tego punktu c o epsilon. Więc jeżeli dla każdego x -a należącego do takiego przedziału wartości funkcji są mniejsze lub równe niż ta maksymalna wartość, no to taki punkt nazwiemy maksimum lokalnym. No teraz analogicznie możemy wyróżnić tutaj taki punkt. Widzimy, że w tym punkcie, jeżeli ograniczymy się tylko do jego otoczenia, to wartości funkcji... Będą zawsze większe niż wartość funkcji w tym punkcie. Czyli taki punkt nazwiemy taki punkt nazwiemy minimum lokalnym. Oczywiście ta wartość w tym minimum jest większa niż wartość w tym punkcie B. Ale lokalnie, jak ograniczymy się tylko do pewnego przedziału wokół tego punktu, no to ta wartość jest tutaj najmniejsza, więc analogicznie możemy zdefiniować, co to znaczy, że F od D jest. Minimum lokalnym. No i zachęcam, żebyście zatrzymali sobie film i może sami napisali tę definicję. Bo to już jest bardzo prosta analogia do tego, co mam tutaj u góry. Czyli f od d jest minimum lokalnym, jeżeli dla każdego jeżeli dla każdego x należącego do takiego przedziału d odjąć epsilon, d plus epsilon, czyli to jest pewne otoczenie o promieniu epsilon tego punktu d. Wartości funkcji są tym razem większe lub równe niż wartość minimalna w tym punkcie d. Czyli tutaj znowu mamy coś takiego, że jak ograniczymy się tylko do pewnego przedziału wokół tego punktu d, to w tym przedziale wartości funkcji są zawsze większe lub równe niż wartość funkcji. W tym punkcie d, dlatego ta wartość jest minimum lokalnym. Oczywiście globalne maksimum, takie jak to, które tutaj mamy, może być tylko jedno. Tak samo globalne minimum może być tylko jedno. Oczywiście może się tak zdarzyć, że funkcja w ogóle nie ma maksimum albo nie ma minimum. Może na przykład być nieograniczona z góry lub z dołu. Więc można powiedzieć, że globalne maksimum może być co najwyżej jedno, a globalne minimum może być co najwyżej jedno. Natomiast takich lokalnych minimów i maksimów może być dowolnie dużo. Możemy sobie wyobrazić funkcję o takim przebiegu, która wiele razy zmienia się z rosnącej na malejącą i taka funkcja może mieć bardzo wiele lokalnych minimów i maksimów. Na przykład funkcja sinus czy cosinus ma wiele lokalnych minimów i maksimów. Mam nadzieję, że przynajmniej intuicyjnie rozumiecie, jaka jest różnica między globalnym a lokalnym maksimum czy minimum. No i mam nadzieję, że te definicje też są w miarę jasne dla Was. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów, gdzie będziemy tymi definicjami się posługiwać.